jeszcze życie rodzinne, no to co mamy tłumaczyć? Dla mnie nie jest najważniejsze w życiu strefa materialna, że za wszelką cenę, zachłanność na pieniądze, na jakieś tam dobra materialne. Dla mnie to jest jakieś takie no, drugorzędne, trzeciorzędne. No, a bywa tak, że właśnie o to te starcia są. Kiedy brał ślub, drugi swój ślub, bardzo liczyłem na to, że przyjdzie i powie: brat, co było, to było. Przyjdź, poprowadź mnie do ślubu. Nie zdobył się na to. Chrzcił dziecko. Urodziła mu się córka z tego związku. Też bardzo liczyłem na to, że przyjdzie, że powie: brat, słuchaj. No trudno, trudno, stało się. Nie wracajmy do przeszłości, stało się. Zapraszam cię, przyjdź. Bądź na chrzcie moim. Nie zdobył się na to. Ja cały czas w zasadzie mówię mężowi, ponieważ no ja mam taką swoją filozofię życiową, że jednak trzeba pomagać sobie w rodzinie, trzeba się wspierać, że rodzina jest bardzo ważna, prawda? I że na przykład ja bym się źle czuła, gdybym wiedziała, że mojemu bratu coś się źle dzieje, więc ja też staram się jak mogę pomagać swojej rodzinie, więc tutaj na pewno to bardzo było takie przykre, że taki nastąpił między nimi, trudno powiedzieć, jak to określić jednym słowem, no oni się oddalili od siebie bardzo, bardzo. Jak ktoś jest taki bardzo, jakiś taki zaborczy, można powiedzieć nawet zachłanny, ja tego nie toleruję i dla mnie to jest no może to jest złe, no może mam trochę mniej niż bym powinienem mieć, ale no, taki jestem, że dla mnie ta strefa materialna jest jakoś tak drugorzędna. Wszyscy próbowali, żeby ich jakoś pogodzić, żeby się dogadali między sobą. No niestety, i jeden, i drugi nie. Niestety nie. Czy jest pan skłonny, jest pan gotów podać rękę bratu? Starałem się. Nic nie wyszło. Jeżeli chodzi o męża, no to już on musi sobie tutaj zdecydować, co jest dla niego ważne. To jest już jego decyzja. No ja nie wpłynę, wierzę w to głęboko, że nie da się nikogo zmienić, bo tak jest. To już trwa tyle lat i tak to się już to wszystko rozmydliło, że jesteśmy dla siebie obcymi osobami. Staliśmy się innymi ludźmi, innymi ludźmi. Miał jedną żonę, proszę porozmawiać. Miał drugą żonę, proszę porozmawiać. Jest starszy brat, proszę z nim porozmawiać. Dlaczego nie rozmawia ze starszym bratem? Przecież to nie jestem tylko ja. Było mi tak trochę niezręcznie, ponieważ ja znałam jego pierwszą żonę, byłam z nią jak siostra. Naprawdę, tak mogę powiedzieć. Już czasami te sytuacje były dla mnie trudne. Nie wiedziałam, jak się zachować, żeby jemu nie było przykro i żeby ta sytuacja była dla nas wszystkich dobrą. Nie wytłumaczy tego ani jednemu, ani drugiemu. Jeden nie chce i drugi nie chce. No, a namawianie takie i przykrość taka, że no, wiadomo, różne imprezy, czy jakieś imieniny, czy święta, no, zwłaszcza święta, to każdy w swoją stronę, no i jest to bardzo duża przykrość. Nie spędzamy najważniejszych imprez rodzinnych typu święta razem, a pamiętam święta, które spędzaliśmy u babci mamy mojego ojca razem, było fajnie, było rodzinnie, a teraz od kilkunastu lat tych świąt razem nie spędzamy. I to jest ten minus. Mama w to wkroczyła, dzięki mamie doszło do jakiejś tam zgody. No i później się znowu schrzaniło i już tak na dobre. Mama to okropnie przeżywała. Bardzo, bardzo to przeżywała i przecież ona próbowała na wszystkie sposoby ich pogodzić. A oni też no, nie chcieli posłuchać tego, co mama im mówi, żeby jakoś doszli do porozumienia, czy tak. No niestety. Bywali u mamy, jeden był jednego dnia, drugi drugiego dnia. Zwłaszcza jakieś tam urodziny czy imieniny mamy. Nigdy razem.
widują się regularnie, czasami nawet face to face, chociaż ich wzroki na pewno nie są zwrócone ku sobie, nie rozmawiają i nie witają się. On był z córką, prowadzą ją za rękę, ta dziewczynka się na mnie patrzyła, ja ją wiele razy głaskałem po głowie. Ja ją wiele razy głaskałem po głowie. Nie wiem, czy on wie do tej pory, że ten krzyżyk i bozie, który, znaczy ten łańcuszek i bozie, którą ona dostała od mojej mamy, był kupiony przeze mnie. To ja kupiłem dla jego córki. I poprosiłem mamę, żeby po prostu mówiąc, że to jest od niej, przekazała jego córce. To on się nie zdobył na to, żeby wziąć tą córkę za rękę, podejść do mnie i powiedzieć: Paweł, to jest moje dziecko. To jest moje dziecko, poznaj je. Oczywiście to jest zrozumiałe, że my się oddzieliliśmy, oddaliliśmy się od siebie, to się oddaliły i rodziny, tak? Że nasze dzieci mają bardzo taki luźny kontakt między sobą. No, a to jest najbliższa rodzina. No. Pawła, dwóch synów i moje troje dzieci, to są najbliższa rodzina, bo to jest w linii prostej, po braciach, z tych samych genów, to są ten. To jest najprostsza linia, jeżeli chodzi o rodzinę, tak? No i te dzieci nie mają w ogóle kontaktu. No moja najmłodsza córka nie zna w ogóle Pawła. W cudzysłowie ten konflikt między ojcem a wujkiem Grześkiem no na pewno nas oddalił od siebie, dlatego że już nie rozmawiamy tak dużo, nie spotykamy się tak często i no nie widujemy się, tak? Mnie nie interesuje jego życie, to jest jego tylko i wyłącznie sprawa. Co mam mówić o brudach, wyciągać jego brudy? Za długo to trwa. To już jest tak praktycznie przesiąknięte tym wszystkim, że no nie dotrze na pewno. Żadna rozmowa do nich nie dotrze i nic nie będzie możliwe, żeby ich cokolwiek przekonać. No już nie wierzę w to. Jeżeli nas nie pojednała śmierć mamy mojej, naszej mamy, no to już nic nas nie pojedna. Paweł się zachował, już nie chcę tego określić, powiedział coś takiego, że w ogóle no to było przerażające. No co, teraz przyszedłeś, jak już wszystko jest załatwione, przyszedłeś po akt zgonu, żeby pieniądze zarobić? No to dla mnie było naprawdę, ja byłem zszokowany tym jego powiedzeniem. Niestety. A tak jak powiedziałem, ja rękę wyciągałem nieraz. Nieraz pomogłem w życiu. Gdzie on by teraz mieszkał, gdyby nie ja? Spytajcie go, gdzie on by mieszkał, gdyby nie ja? Skończyliśmy rozmowę. Kiedy patrzy się na ogromną ilość wzajemnego żalu i goryczy, ciężko uwierzyć, że jeszcze kiedykolwiek Paweł i Grzegorz Skrzyczowie podadzą sobie dłoń, spotkają się na świętach, czy może w ogóle ze sobą porozmawiają. Teraz łączą ich jedynie wspólne wspomnienia i nazwisko. Dużo to, ale na pewno niezbyt wiele dla ludzi, w których płynie ta sama krew. A może właśnie ten reportaż spowoduje, że któryś z nich wyciągnie rękę na pogodzenie? Panowie, na pewno warto. W magazynie reportażu sportowego to już wszystko. Jak zawsze zapraszam na kolejne premiery MRS-ów. Do zobaczenia.